Witam serdecznie, kolejny wypadzik. Dziś super dzień. W końcu można odpocząć od tego upału. Niebo zachmurzone, fajny wiaterek, 22 stopnie, góra, także super się śmiga. No i poznajecie pewnie tereny. Wróciłem, kurczę, na te nieużytki, gdzie zaczynałem tutaj przygodę jakiś czas temu, gdzie wpadł ten medal ruski. No i co, jakieś sygnały są, ogólnie zapuszczam się bardziej w tamte tereny, gdzie nie chodziłem, te zarośnięte. No i co, kawałek dzwonka, pudernica, już się ucieszyłem, że sreberko, niestety aluminium, ale kurczę, dosyć ciężkie, jakieś takie dwa elementy dziwne, coś takiego. No i trzy monety ogólnie. Zaczęło się perelowo, przed chwilką właśnie dosłownie z tego dołka wpadła ta piąteczka. Wpadło 20 groszy, no i piąteczka, 5 groszy. No i tu mamy kolejny sygnał, może kopniemy go razem. Poczekajcie, bo mi się nagrywanie wyłączyło. Myślę, że dosyć płytko. No i jest kolejny chyba PRL. A nie. No fajnie, jest 50 winningów, słuchajcie. Trzecia Rzesza, no. 1940 rok. Dobra, nie przedłużam, lecimy dalej. Takie haszczory. No i mamy ładny sygnał. Ale najpierw pokażę wam, co wpadło. Jakieś takie ustrojstwo ze skrótem DGMS. Moneta, przypuszczam, że Borodynka. No i guzik. Mały guziczek. Jakieś tam sygnaturki z tyłu ma. Monetę doczyszczę w domu, ale tak jak mówię, przypuszczam, że 100% Boratyna. Fajny, mocny sygnał. Mam nadzieję, że nie pucha, bo przed chwilką wykopałem jedną połówkę. Ciężko w tych krzakach. O, jakaś głębsza sprawa. To kurczę jest. Patrzcie. Co to jest? Też mi fant. Masakra, ale ciśnienie miałem. Mówię, jakiś piękny medal będzie z III Rzeszy, a to Urząd Miasta, Gmina Twardogóra. No mega. Fajny, no. Super.
Ale ciśnienie było. Ale dobre i to. Ale już mówię, ciśnienie mi podskoczyło. Mówię, kurczę, albo medal jakiś, albo jakieś srebro olbrzymie. Ale jeszcze takiego wielkiego srebra nie widziałem, także prędzej obstawiałbym medal. No i jest medal w sumie. Dobra. Lecimy dalej. Teren ciężki na pierwszy rzut oka, ale kurczę, warto się pomęczyć, bo sygnały cały czas są. Przed chwilką Adolf, piąteczka. A teraz słuchajcie, dwa sygnały. Praktycznie identyczne sygnały. O, jeszcze mrowisko rozkopałem. A zaraz zakopiemy mrówki. Z powrotem tylko sprawdzę, co to. Jest coś w grudzie. Kształt znajomy. Jest część sprzączki. Fajnie, kolejna z tego terenu. Chowam do kieszeni, zasypuję mrówki, żeby się nie denerwowały, że zaraz mnie pożrą. No, praktycznie identyczny sygnał jak na kolorek. Gdzie ty jesteś? Ta-da, jest moneta. Perelek kolejny. 50 groszy pewnie, tak. 78 rok. Dobra, kolejny maniak zaliczony. Lecimy dalej. Fajny dzionek. W końcu można odpocząć od tego upału. Grzało ostatnio masakrycznie, także nie wychylałem nosa w teren. Tymczasem dwie monety. Jedna zarośnięta, przypuszczam, że to fenol z cesarstwa. Tu jest dyszka. No i taki... takie coś. Przypomina mi to część kluczyka od zegarku. Z tym, że powinno być dosyć dużo mniejsze. No coś takiego, nie wiem, widać, że było coś tu odłamane jest. No coś takiego. Wiecie co, możecie napisać w komentarzu. Tymczasem kolejny sygnał, tylko schowam fanty do kieszeni. Pięknie dzwoni. Śmieci, kurczę, jak na razie bardzo mało. Parę tam jakichś drutów miedzianych. Jeszcze w dziurze siedzi. Gdzie to jest?
Masakra, nie cierpię takich dołów wielkich kopać, ale... Czasem, kurczę, oszukuje mnie trochę ten ogrodek z wyśrodkowaniem fanta. Dobra, wyszło. Wow. Wow, wow, wow. Mega strzał. Jest medal. Poczekajcie, ściągnę rękawiczkę. No piękny. Piękny stan. Trochę z tego piasku odmuchałem, ale mega strzał. Friedrich Ludwig Jan. No fajnie, fajnie. Tutaj na tym rewersie nic nie widać, ale bardzo fajny, kurczę, strzał. Strzał. Oczywiście. Zobaczcie, jak wysycha pięknie. No mega. Sprawdzę sobie w domu, bo typka nie kojarzę. Ale mega, mega. O kurczę, miejscuwa jeszcze zaskakuje. Myślałem, że nie nastawiałem się dzisiaj na fanty. Jakieś większe. A tu zobaczcie, drugi medal z tego terenu. Wpadł pierw ten medalik pruski za wojnę z Napoleonem. A teraz, jak widzicie, kolejny. Sprawdzę w domu, dodam info. Fajny strzał, lecę dalej. Ja myślałem, że kurczę, dzisiaj będzie taki spacer bez ciśnienia. Bardziej dla relaksu. A tu kurczę, sygnałów mnogo. Kolejny moniak. To kolejna piątka dolfowa, cynkowa. Jakieś takie kółeczko. No i dwa guziczki dosyć ładne. Jeden nawet z uszkiem. Do kieszonki i kolejny sygnał, bardzo ładny. Sprawdzamy razem. Tutaj ogólnie się, kurczę, nie zapuszczałem, bo tak jak mówiłem, straszne haszczory. Trzeba poczekać na jesień. Aż ta trawa trochę siądzie. Wtedy będzie trochę wygodniej chodzić. O, grzybki się pokazują. Wczoraj byłem trochę pochodzić po lasku. Są już kanie. Pod grzybek się trafił. No nie wierzę, kolejna sprzączka. Jakaś, kurczę, chyba podpucha. Zobacz, jest kolejna chyba końska. Wydaje mi się, że identyczną trafiłem tutaj w okolicy. No. No fajnie. Są fanty, kurczę. Tylko chodzić. Dobra, lecę dalej. Zapuszczam się coraz głębiej. Te haszczory. Przed chwilką tam pod jednym takim, jak tutaj widzicie, ściętym piękiem, coś takiego ucieszyłem się. Myślę, że kurczę, jakieś srebro, ale po wyczyszczeniu, no coś miedzianego. No może i moneta była, chociaż mógł to być również jakiś liczman. Ma taki nieregularny kształt. Sprawdzę to w domu, domyję. No i dwie monety kolejne, boratynka i dyszka z cesarstwa. No i mamy kolejny sygnał w tych haszczorach.
Sprawdzamy, co to. Ciężko się tu, kurczę, kopie w tej trawie. Wolałem tam, ale niestety już tam mało sygnałów, także przeniosłem się głębiej w te trawsko. Co to jest? Ty, patrzcie, jakie jaja, nie? Myślałem, kurczę, że jakiś zagięty widelec. Ale fancior. Zobaczcie. To jest chyba do kostek cukru, taka paczka. Nie wiem, jak to się nazywa profesjonalnie, ale no to wygląda w kształcie kurzych łapek. No mega fant. Ej, to nie jest srebro czasem? Patrzcie, srebrny kolor przebija. Nie wierzę, że to sreberko będzie jeszcze. Dajcie mi chwilę, przeczyszczę to. No, tak jakby było srebro, przebija fajny srebrnawy kolor. Ale o, czekajcie, jest chyba próba. Coś jest nabite, ale nie widzę dobrze. Kurczę, nie mogę tego wyostrzyć. No kurczę, jak srebro, nie? Zobaczcie, jak przebija fajnie. Albo srebrzone. Chociaż taki, kurczę, sztuciec. Wątpię, żeby byłby miedziany. No nie wiem. Nie wiem, tutaj nie podoba mi się ten kolor. Ale bardzo ładna rzecz. Domyję w domu. Super, kurczę, taka kurza łapka, zobaczcie. No fajny, fajny stary fant. No miejscowa, kurczę, zaskakuje. Co tu jeszcze będzie na tej miejscowie? Ja się boję pomyśleć. Dobra, lecimy dalej. Im głębiej, tym ciekawiej, słuchajcie. Przed chwilką zakopałem dołek. Była moneta dosyć ciekawa. 5 centów. Centów albo jakiś centimes. Nie, centy. Kiedyś trafiłem chyba dyszkę. Nie pamiętam, co to jest, kurczę, czy to Holandia? Czy Belgia? Z tyłu lew na dwóch łapach. Chyba Belgia, kurczę, ale możecie mnie poprawić. Wiem, że już na pewno trafiłem coś z tego. No i co? Jest kolejny sygnał. Może 2 metry. Praktycznie identyczny sygnał, również monetkowy. No tu się masakrycznie kopie, niestety. Ten minus tej miejscówki. Gdzie to jest? Wyszło to, czy nie wyszło? Nic tu nie widzę.
A Boże, z tą trawą. No jakby wyszło. No gdzie to jest? Nic tu nie ma. Cicho, bo jest moneta. Butem wykopana. Dyszka. Dobra. Czekajcie, bo to nie wszystko. Tu coś jeszcze jest. Patrz, jest kolejna. I kolejna dyszka. Tak czy nie? No tak, dyszka. Wszystko chyba. Dobra, są dwie monetki z dołka. Lecimy dalej. Zobaczcie, już miałem zakopywać. A ja kopnę jeszcze głębiej. I kolejny sygnał. Czyżby trzecia dyszka? A może dwudziestka? Jakieś sreberko? Albo pięćdziesiątka? Dobrze by było. Tutaj. Trzecia dyszka. Trzy dyszki. A wolałbym wykopać jedną dwudziestkę zamiast tych trzech. No, dyszka. Kolejne cesarstwo. A to nie jest chyba dyszka, to jest piątka. Albo dwójka? Nie, dwójka chyba. Piątka jest dużo mniejsza od dwójki. No, trzy monetki z dołka. Ciekawie. Ło, męczyłem się trochę, chwila odpoczynku i lecimy dalej. Kurczę, żałuję, że nie przyjechałem tu wcześniej. Zanim nie było tu, kurczę, tych chaszczy. Na pewno więcej by się pochodziło. No teraz trzeba czekać na zimę albo na późną jesień, aż to wszystko opadnie. Da radę śmigać, ale kurczę, strasznie ciężko się macha. No i tak, tutaj wpadła monetka. 50 feningów. Weimarek. No i mamy kolejny sygnał obok. Fajny, równy sygnał, 62. O Boże, masakra. I idzie tu kopać. O, trafiłem na jakiś korzeń. Dobra. Gdzie to jest? Siedzi w tej kępie. No i gdzie to jest? Nie wierzę!
Zobaczcie. Yeah! Nie wierzę, jest złoto. Jest złoto! Jaki fanciur, nie? Jest złota obrączka. No mega strzał. Aż mi mowę odjęło. Nie wierzę. Jest data. Może nie będę wam tu pokazywał na razie. Może jakaś wczesna. Może znajdzie się. Może znajdziemy właściciela. Jest jakiś grawer. Próba chyba wytarta. Ale 100% złotko. No brak słów, kurczę, no zatkało mnie, nie? Druga moja obrączka z pola. Z pola, no nie nazwałbym tego polem. Ale tamta, jak pamiętacie, również wpadła fuksem, bo straszne zarośla były na polu. No mega. Mega strzał. No co tu dużo komentować, kurczę, mowę mi odjęło. Masakra, nie jest to złoty dukat, ale złotko cieszy zawsze. Sprawdzę datę w domu. Jeżeli jest dosyć młoda, no to spróbuję poszukać właściciela, kurczę. Na pewno by się ucieszył. Jeżeli jest stara, no to trafia do muzeum. Muzeum moim prywatnym. Trochę za mało dla mnie. Który to palec idzie? Nie, w sumie. Dobra. Bo jej nie zdejmę na koniec. Kurczę, ale strzał. Mega, mega. Zobaczcie, jaki teren, nie? To normalny by tu w las. Chyba tylko ja. Dobra, nie przedłużam, bo podjarałem się, kurczę. Śmigam dalej. Nie zwalniamy tempa. Kolejny sygnał. Krywka ucieka. Darau. Pytanie, czy guzik? Tak wygląda, kurczę, niestety na guzik. Ajajajajaj, guzik. Kurczę, myślałem, że jakieś ładne, duże srebro. No szkoda. Ale kurczę, sygnałów tu jeszcze jest masakra, nie? Dobra, nie przedłużam, lecę dalej. Zobaczymy, cóż to. No, słuchajcie, coś ładnego. Jakaś nabijka. Przypuszczam, że końska, taki kształt tej łezki. Sporo tu, kurczę, tej koniny.
sprzączki, klamerki, jakieś tam pierdółki, ozdóbki, uprzęży, homonta, no coś takiego. No fajna fancior. Kurczę, słonko wyszło, ciepło się zrobiło. Nogi mi się parzą, kurczę, w tych gumiakach. Ale tereny tutaj podmokły miejscami, także przerzuciłem się teraz na gumiaczki. Dobra, lecę dalej. No i słuchajcie, kończymy na dziś. Kończymy na dziś poszukiwania. Kilka tam jakichś pierdół jeszcze wpadło. Kuleczka od muszkietu, czubek. No, czubek dosyć ostry. Nie wiem od czego, ale chyba jakaś myśliwska. Jakieś takie kółeczko. I kilka blaszek. Jakaś taka blaszka. To coś mogło być ciekawego. No jakby okucie. Brzytwy? No nie wiem. No i tu już jakaś zdobiona blaszka. No i teraz spadło coś takiego, jakaś tabliczka. Zaczep, nie wiem co to jest. Numer 31331. Chyba tak. No jakiś tu napis. Nie, tu więcej napisów jest chyba. Tutaj jest napisane Berlin. Coś tam na górze nie widzę, do mnie w domu. I tu chyba jeszcze jest napis. Są napisy, kurczę. Nie wiem, domyję w domu, dodam fotkę tego. No coś takiego, nie wiem co to. Spróbuję poszukać informacji w internecie. Dobra. Wypakowuję wszystkie fanty, pokazuję wam i spadam na chatę. No i tak mówiłem, podsumowanko. Takie trochę śmieciowe fanty, oczywiście śmieci nie pokazuję. Były dwie łyżeczki jeszcze. To myślałem, że srebro, ale chyba jakaś nierdzewka. Nie wiem, tak mi się wydaje. Kawałek dzwonka. Tu ucieszyłem się, myślałem, że będzie nieśmiertelnik. Jakieś takie, widzicie, pierdoły. No i reszta fantów. Monet. 2, 4, 6, 8, 10... 12, 14, 16, 17, jeżeli dobrze liczę, ale nic specjalnego. Te dwie muszę domyć, ale to raczej boratynki, no i to coś miedziane. Wygląda mi również na monetę, albo tak jak mówiłem, jakiś liczman może, żeton. No i pozostałe fanty. To domyję, również dodam fotkę, może być coś ciekawego. To sobie sprawdzę, co to za skrót, od czego to mogło być. No i fanty dnia. To raczej na 100% srebro. Znajomi już mi wysyłali na Messengera podobne. Tak jak myślałem, jest to taka packa na cukier. Medalik w świetnym stanie. No naprawdę piękny stan. No i bohater dzisiejszego odcinka, czyli Złotko. Tak jak mówiłem, sprawdzę sobie tutaj ten grawer, no i może uda się odnaleźć właściciela, chociaż widać, że data to chyba stara, bo grawer wytarty, także obrączka może mieć nawet 100 lat albo i więcej. Dobra. Tyle na dziś ode mnie. Słonko ładnie wyszło. Trzeba uciekać na obiadek. Także pozdrawiam. I do następnego.